Reset Obywatelski. Witam serdecznie naszych widzów, Paweł Sito. Tak jak nie za bardzo lubię tę naszą czcionkę, która jest wykorzystywana przy na przykład właśnie podaniu, kto jest sponsorem, tak uważam, że dla pana Małpiaka von Małpola jest idealna. Po prostu także serdecznie pozdrawiam producenta naszego programu i przypominam, że producentami mogą być wszyscy ci, którzy aktywni są na Patronite i na ten tytuł w danych momentach zasługują. Witam serdecznie naszego gościa, to Andrzej Salomonowicz. Andrzej, człowiek pióra, kamery, ale przede wszystkim myśli, że cię tak przedstawię. Dziękuję ci bardzo, że się zgodziłeś. Przyznam trochę, że na ostatni moment cię zaskoczyłem, ponieważ wyskoczył tak zwany inny gość. Dziękuję ci za wielką uprzejmość, że przyjąłeś to zaproszenie. No i dla osób oglądających nas w już podcastach, filmikach, a nie na żywo informacja, że program nadajemy o godzinie 19 w piątek 13 października, więc właściwie w ostatnich godzinach przed ciszą wyborczą. Powiedz mi, czy w tych ostatnich właśnie godzinach, ostatnich dniach jakoś bardziej o wyborach myślisz, czy starasz się już, żeby to wszystko było za tobą? Nie, oczywiście, że myślę o tych wyborach, bo one mają niezwykle istotne znaczenie dla nas wszystkich, tak? Dla przyszłości tego kraju i dla przyszłości każdego z nas jako obywatela. Myślę też o moich córkach i ich losie, który jest związany nieuchronnie z tym, jaka opcja zwycięży, czy też jaka przegra. Tak, to są najważniejsze wybory w polskie po 1989 roku. Jestem co do tego absolutnie przekonany, bo to są wybory, to nie są wybory między poszczególnymi partiami, tylko między tym, w jaki sposób Polska będzie prowadzona przez najbliższe lata, czy będzie prowadzona w stronę coraz silniejszego państwa, no a niedemokratycznego, by nie użyć mocniejszych określeń, by nie powiedzieć, że w stronę dyktatury. No, na początku jest jeszcze słowo autorytarne. Czy też w stronę demokracji parlamentarnej, czyli przywrócenia pewnego cywilizacyjnego fundamentu cywilizacji europejskiej. No, tak, tak. To trzeba tutaj duże słowa nie są pozbawione sensu. No i jak oceniasz tak na razie pokrótce kampanię wyborczą obu stron? Bo rzeczywiście zgadzam się z tobą, że tu nie ma co dzielić na partie, tylko po prostu jest strona demokratyczna i strona niedemokratyczna. Zanim będziemy wchodzili w szczegóły, to jakbyś właśnie miał komuś, nie wiem, z zagranicy powiedzieć, że właśnie się kończy i była taka, to jaka była? Znaczy to jest głęboko niesymetryczna kampania. Z jednej strony mamy partię rządzącą, czy partie rządzące, tak, nienawidzące się, ale startujące w bloku, które korzystają z wszystkich dobrodziejstw formacji, które zawłaszczyły państwo, bo one zawłaszczyły państwo, uczyniły z telewizji publicznej telewizję swoją własną, wewnątrzpartyjną, doprowadziły do tego, że koncerny państwowe, które w ogóle nie powinny brać udziału w kampanii wyborczej, ułożą pieniądze na kampanię. Mamy do czynienia z koncernem naftowym, który stał się także koncernem medialnym i bez zażenowania wykorzystuje media sobie podległe do budowania opinii pozytywnej o stronie rządzącej i wyjątkowo negatywnej, haniebnej wręcz o stronie opozycyjnej. Więc ta... Ktoś powiedział, że to jest, że już to przypomina Gazprom Orlen trochę. No, nie jest trudno na takie porównania, być może ono ma sens tak naprawdę, ale jeżeli
to komuś przypomina Gazprom, to znaczy, że Polska zaczyna przypominać putinowską Rosję. Bo Gazprom nie mógłby istnieć w jakiejkolwiek innej, w jakimkolwiek innym państwie, nawet w Rosji demokratycznej nie mógłby istnieć, jeżeli w ogóle możemy używać takiego pojęcia, tak? Więc w kraju dyktatorskim, więc tym się należy martwić. Tak więc ona jest głęboko jakby pozbawiona równowagi. Strona opozycyjna czy formacje opozycyjne no właściwie są z góry skazane na gorsze warunki. I to jest ogromnie niepokojące, bo to trzeba przypominać cały czas, że demokracja czy też wybory to nie jest ten dzień, w którym się wrzuca kartki do urny. To jest jeden z elementów. Jednym z innych elementów, być może równie ważnym, by nie powiedzieć ważniejszym, jest sprawiedliwa kampania, w której wszyscy mają równe szanse, a tych równych szans nie ma, ponieważ państwo już w lwiej części zostało przez PiS zawłaszczone. I te wybory są o tym, czy to państwo zostanie zawłaszczone w sposób całkowity, jeżeli PiS przejmie władzę, czy też zostanie ta tendencja, nieszczęśliwa tendencja dla kraju i właściwie tragedia dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń, czy zostanie odwrócona. I tutaj ten dramatyzm jest szczególnie wyraźny tak naprawdę, bo przy tej całej nierównowadze w tej kampanii, w tej niesprawiedliwości zawiera się też groźba przyszłości. Jeżeli PiS wygra, to dociśnie jeszcze bardziej śrubę i jeszcze trudniej będzie komukolwiek z nim rywalizować, ponieważ już nie będą spełniane żadne warunki demokracji. W tej chwili mamy jeszcze szansę rzutem na taśmy odbić to wszystko z rąk ludzi, którym marzy się dyktatura. Mogłoby się zdarzyć, mam nadzieję, że tak nie będzie, że jeżeli PiS osiągnąłby jakąś przewagę, to zrobi z tego kraju najpierw Węgry, a Węgry są już całkowicie zaorane i właściwie możemy mówić o tym, że ci obywatele są bez szans i tam czeka ich tak zwane dożywocie Orbana. Dopóki Orban nie umrze, to jest wszystko zaklajstrowane, tak jak zaklajstrowana jest Białoruś Łukaszenki, tak jak wydaje się, że zablokowana jest jakakolwiek forma inna niż putinizm w Rosji. Tego realnie możemy się obawiać. No niestety te sygnały, które przez te 4 lata pojawiały się tego, co może być w większej skali, do wielu osób nie docierały. Odnoszę wrażenie, że ludzie nie chcieli być impregnowani, nie chcieli, by do nich docierały. Ja muszę przyznać, że tutaj wprowadziłeś element pewnego porównania do putinowskiej Rosji. Dla mnie to zawsze jest postsowieckiej Rosji po prostu. I wiesz, to rozmawiałem z Tomkiem Piątkiem na ten temat, kiedy wydał drugą książkę o Kaczyńskim, Żniwa, wielkie bodajże. I on z takim dużym wyrzutem, czy jakimś smutkiem, że tak to robi i ma fanów, czytelników, którzy te książki czytają, że w ogóle nie może się przebić do mainstreamu i naprawdę w bardzo miejscu, no dodajmy, że Tomek jest wśród inicjatorów miejsca, w którym jesteśmy, czyli Resetu Obywatelskiego, więc tu zawsze ma możliwość, żeby się pokazać, ale oczywiście nie chodzi mi o tysiące czy dziesiątki tysięcy widzów, ale o miliony. I niestety, ale z tym, i to wcale nie tylko, w ogóle oczywiście, że nie o stronę przeciwną, nie chodzi tutaj o media pisowskie czy pisowskich opiniotwórców, lecz o tak zwaną naszą stronę demokratyczną, naszych dziennikarzy, naszych naukowców i tak dalej. I tak powiedziałem mu coś takiego, że Tomek, nie możesz mieć do pretensji o to do ludzi, dlatego że, no weźmy takiego historyka jakiegoś znanego i dobrego, nie? No on nie mieści się w jego lapidarium, w jego Przepraszam cię, Paweł, ale ja miałem
na jakieś 2 minuty przerwany, więc nie wiem w ogóle. Aha, dobrze, to dla widzów już to powiedziałem szeroko, a ciebie spytam krótko. Przepraszam bardzo za ci, nie wiem, czy to jest live to tape, czy ty to będziesz montował. No ale jest wszystko dobrze, Andrzeju, więc się okay, nie przejmujmy tym. Idźmy dalej. Pokrótce o to, o co mi chodziło, że. A ja też trochę nie widziałem ciebie, dlatego tak długo mówiłem, to wyjaśnienie do widzów. Wiesz, to Tomek Piątek jest tutaj wśród nas, wśród założycieli Resetu Obywatelskiego, także dość często mam, wiesz, jakiś kontakt. Po wydaniu książki, drugiej książki o Kaczyńskim powiedział, że no ma taki trochę, wiesz, żal, czy smutek taki w ogóle, że to wszystko jest, wiesz, nie, że ma tylu czytelników, tylu ludzi, wiesz, w to, co on pisze, układa się, wiesz, łączą kropki, ale że w mainstreamie, i to wcale nie mainstreamie pisowskim, tylko tym naszym centrowym, demokratycznym, ma właściwie kłopot, żeby się przebić z tym. I jest paradoksalna sytuacja, że nie ma żadnych jakichś ścigania jego, czy żadnych wniosków do sądu, czy do prokuratury, dlatego że oni nie chcą w ogóle reklamować. Nie? W związku z tym z tej strony można powiedzieć, że jest czysto. A tutaj, wiesz, z teoriami, no, które pokazują, że Rosja jest bardzo zainteresowana naszym życiem wewnętrznym i że są ludzie, którzy się są łącznikami jakby między ich zainteresowaniem i naszym życiem wewnętrznym. Pokazanie, wiesz, życiorysów iluś osób, elementów w tym życiorysie, jakichś wspólnych linków z ludźmi wręcz z mafii rosyjskiej i tak dalej. I że to wszystko, no, w wielkich mediach typu Onet, wirtualna, w jakichś telewizyjnych programach, no, nie jest zapraszany po prostu. Nie, znaczy jest coś takiego, że nie straszmy, nie przesadzajmy, nie wpuszczajmy jakichś teorii spiskowych i tak dalej. I kończąc ostatnią rzecz, bo właśnie to jest najciekawsze, że w dniu, kiedy wyszła książka, znaczy kilka dni potem, spotkałem się z nim, przeczytawszy ją i właśnie on tak z tym rozżaleniem do mnie, a ja mówię, słuchaj, ale nie możesz mieć do nich pretensji o to, dlatego że dla bardzo wielu osób po prostu przyznanie, że jest tak, jak piszesz, czy że jest duże prawdopodobieństwo, że te rzeczy, które opisujesz, są prawdziwe, po prostu byłoby po prostu wywróceniem na drugą stronę swojego życiorysu, tak? Dlatego że oni takie rzeczy nie przyjmowali, kiedy były jakieś sygnały, mówili, że to jest właśnie, że to bzdury i tak dalej. I teraz, kiedy już te kropki się połączyły naprawdę w całość, czyli kim jest w zasadzie Kaczyński, kim jest Rydzyk, kim jest ten, nie wiem, no, Macierewicz, no to nie mogą przyznać ci, którzy nie przyznawali przez długie lata, nagle objawienia, że wiemy, o co chodzi. Nie? Tak wszystko to mówię dlatego, że wiesz, że w tej swojej powiedzi nawiązywałeś, że jest to trochę styl putinowski, czyli idziemy w tamtym kierunku, że nie możemy pójść tak dalej. No a Tomek jest osobą, która nie zostaje w jakichś niedomówieniach, tylko szuka i znajduje i później to, co znajduje, opisuje. Co ty na to? Ja czytam wszystkie książki Tomasza Piątka właściwie od samego początku, od jego pierwszej książki o Macierewiczu. Mówię o tych politycznych książkach, nie opowieściach, tak? I widzę, jak ogromną pracę wykonuje. Natomiast też rozumiem też taką sytuację, w której media nurtu głównego nie chcą za tym iść, dlatego że Tomasz Piątek stawia pewne sugestie, on zestawia pewne rzeczy, które się stają niepokojące. Tych zestawień jest tak dużo, że właściwie dochodzimy do wniosku, że nie można mówić o przypadku, ale jednocześnie nie ma czegoś takiego jak twarde dowody, no bo on też do tych dowodów nie ma dostępu. Istnieją pewne zestawienia, pewne okoliczności, można z tego wnioskować, że sprawa jest co najmniej niejasna, by nie powiedzieć podejrzana, ale to jest miejsce do działania dla służb państwa, a te służby nie funkcjonują, dlatego nie funkcjonują, że polityczni mocodawcy czy zwierzchnicy tych służb
nie chcą takich śledztw przeprowadzać. I to jest niepokojące, tak? To znaczy, to jest tak, że Tomasz Piątek dla rządzących jest jakimś bolesnym kolcem, ale oni przybierają chyba jedyną dla nich racjonalną postawę, to znaczy ignorują go, tak? czy też właściwie sugerują, że to są jakieś szalone wymysły. Nawet nie, w ogóle nie, właśnie ignorują, nie ma. No ale ma przez to ignorują, tak? To znaczy ignorują, tak. Że to są jakieś niestworzone opowieści. Media typu głównego boją się, bo państwo nie jest demokratyczne, boją się, że jeżeli to napiszą, to spotkają ich bolesne kary, bo przede wszystkim finansowe, odebranie koncesji i tak dalej, i tak dalej. To też jest niepokojące, bo pokazuje, że ta jakby jeden z fundamentów demokracji, czyli niezależność czwartej władzy, jest ten fundament jest mocno pokruszony. Ja nie umiem powiedzieć, chyba jak nikt, kto nie ma dostępu do twardych danych, na ile rzeczy, o których pisze Piątek, są prawdziwe i mają odzwierciedlenie w faktach. Natomiast z niepokojem czytam te wszystkie zestawienia, bo tych powiedziałbym okoliczności kłopotliwych związków polityków prawicy z politykami rosyjskimi, z biznesem rosyjskim, z mafią rosyjską, z pieniędzmi rosyjskimi jest stanowczo zbyt dużo. I też także nie tylko tychże polityków, ale polityków, którymi członkowie czy funkcjonariusze partii rządzącej utrzymują relacje także w świecie zachodnim, to połączenia tamtych polityków z politykami Kremla są jawne, są widoczne. To wszystko daje bardzo niepokojący obraz, ale proszę cię, no ja jestem tylko i wyłącznie scenarzystą, ja mogę napisać. Nie mam zielonego pojęcia, jakie są fakty. Dlatego właśnie to. Ja przedstawiłem ci jako człowieka pióra i kamery i do tego jeszcze myśli. I właśnie czy czytając to, wiesz, to dzięki, że mówisz, że czytałeś wszystkie super, czyli mogę się odnieść. Na przykład była kwestia u Rydzyka, że on przekroczył rosyjską granicę, ileś godzin go nie było a potem się nagle wszystko zmieniło, tak? Była historia o tym, że Jarosław Kaczyński spotykał się z szefem szpiegów w Warszawie, który kiedyś w ogóle był od tego w Finlandii, żeby przefrancować na drugą stronę prorosyjską jakieś ugrupowanie polityczne, co mu się udało. I tutaj mają te spotkania, jak się okazuje, po domach i nie są to spotkania na krótko, tylko takie zasiadane z alkoholem i on wie, kim jest ten człowiek, a potem, żeby jakoś to pokazać, że zapisać gdzieś, to w książce Porozumienie przeciw monowładzy mówi o tym, był taki jeden, spotykałem się z nim, bardzo ciekawe rozmowy przy wódeczce też z rosyjskiej agencji, oczywiście wiedziałem, kim jest, więc tutaj trzymałem wszystko na wodzy i nazywał się Łasin. Nazywał się Łasin, kiedy w rzeczywistości nazywał się Wasin, czyli tak jakby to był takie W czytane, prawda, EU. Tylko, że to w Anglii raczej tak jest, a nie w Polsce i w Rosji, więc ciekawe. I jakie to ciekawe, że ileś tych spotkań, wiele, czyli więcej niż 2-3, a on nie może sobie przypomnieć, jak się nazywał ten człowiek, a książka jest sprawdzana jeszcze i jakoś korekta robiona i też nie ma pytania, czy ten człowiek na pewno się tak nazywał. Po to się tak nazywał, że jak się zapisze go gdzieś, to nie wyskoczy nigdzie w komputerze tamten, nie? I takich właśnie, wiesz, no, historii, które po prostu dają na wyobraźnię, jest tam sporo i pytanie do ciebie jako do scenarzysty, czy w ogóle te historie właśnie, które Tomek opisał, czy nadałyby się na jakiś serial, czy w ogóle myślałeś kiedyś o sfilmowaniu tego, bez względu tym razem na to, ponieważ mówię o sfilmowaniu, to bez względu na to, czy one są w 100% sprawdzone, realne, czy gdzieś tam oparte tylko na domysłach.
Czy istnieje cały taki gatunek, zwłaszcza w serialach amerykańskich, czy też no, w filmach fabularnych też, takie political fiction, tak, który właściwie mamy realia, tylko są postacie są fikcyjne, ale bardzo wiele rzeczy jest zbliżonych do prawdy. I pewno takimi rzeczami mogłyby się też polska kinematografia zajmować. Z jakichś powodów się nie zajmuje. Też dlatego, że nie ma chętnych w stacjach telewizyjnych, żeby chcieli podejmować takie tematy. Za każdym razem słyszy się, że polityka to nie jest przedmiot zainteresowania polskiego widza. A ponieważ nigdy właściwie nic takiego nie powstaje, to jest to teoria, która się sprawdza. Tak? Znaczy, nie mamy żadnego dowodu, który mógłby powiedzieć, że jest inaczej, że jest wielkie zainteresowanie, bo nie powstał żaden serial tego typu. I to jest oczywiście jedna z przestrzeni, których można by się takimi rzeczami zajmować. One są na swój sposób fascynujące też fabularnie. Ja zresztą, jak wspomniałeś tutaj o panu Rydzyku i o panu Kaczyńskim, no to przecież pan Kaczyński nawet kilkanaście lat temu mówił bardzo krytycznie o panu Rydzyku, wykazując, że on ma związki z Rosją i jest to bardzo podejrzane, że nadaje z terytorium Rosji. O swojej ostatniej książce Piątek daje do zrozumienia. Staram się mówić ostrożnie, ale nie dlatego, że jestem kurzliwy, tylko dlatego, że to są sprawy, no, których należy być ostrożny. Daje do zrozumienia. Żeby ktoś cię nie zacytował po prostu. Może nie o to chodzi, bo ja nie wiem, jaka jest prawda, tak? Więc no właśnie, żeby nie było tak, że daje do zrozumienia, że być może istnieją niezależne, że Rosjanie grają wieloma figurami na polskiej szachownicy i te figury o sobie nie wiedzą. To jest oczywiście bardzo prawdopodobne i to jest zresztą typowe działanie tajnych służb. Znamy je z historii, wiemy, że tak było od 300 lat co najmniej, tak, w Polsce, że jest bardzo silna agentura rosyjska, potem była radziecka, no jest rosyjska. Niczego się, niewiele się w tej sprawie zmieniło. No, Polska jest groźnym, bo dużym sąsiadem, raczej nastawionym antyrosyjsko. W związku z tym należy być pewnym, że podlega szczególnemu zainteresowaniu służb, tajnych służb rosyjskich i że ich głównym celem, mówię o Rosji i o tajnych ich służbach, które są przecież emanacją rosyjskiego państwa, jest niedopuszczenie do stałego i silnego zintegrowania Polski ze światem politycznym i cywilizacyjnym Zachodu. To jest fundamentalna zasada. Ja bym tylko tu powiedział, bo to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że wszystkie formacje, które podważają sens polskiego związku z krajami Zachodu, z cywilizacją zachodnią, czy z Unią Europejską, która jest emanacją cywilizacji zachodniej, powinny budzić nasze poważne podejrzenia, bo to jest realizowanie tego samego interesu, czy mówienie o tym samym interesie, jaki ma Kreml, jaki ma Moskwa, jaki ma Putin, czy też ludzie, którzy będą po nim rządzić Rosją. Oni zawsze będą mieć ten cel taki sam. Jednym z takich działań jest wywoływanie jak największego konfliktu wewnętrznego w Polsce. Jeżeli przyjrzymy się ostatnim kilkunastu latom, to możemy zobaczyć, która formacja i liderzy której formacji wywołują największy ferment i którzy politycy doprowadzili do czegoś, co jest dramatycznym pęknięciem wewnątrz polskiej wspólnoty narodowej, pęknięciem, które jest de facto jakimś rodzajem piątego rozbioru.
Tutaj też. Dlaczego piątego? A co było, co było czwartym? No, mówi się o czwartym, że czwartym był pakt Ribbentrop-Mołotow. Tak, to, tak mnie to poniosło. No nie, no, ale nikt nas nie rozebrał, po prostu nas Niemcy, Rosja nas z łapę położyła, ale no, nie ale było podziału. Pakt Ribbentrop-Mołotow w zamierzeniu był rozbiorem, tak? Znaczy był rozbiorem Polski między dwóch zaborców, był rozbiorem planowanym na zawsze, tak jak każdy zabór. Nie na 6 lat. Nikt nie zakładał. Czyli w sensie, że usiedli obcy ludzie, znaczy nie my, tylko ktoś nad, o nas bez nas po prostu, tak rozumiem. No, sorry, chciałem tak. Znaczy w tym sensie, że no, rozbiory zawsze są elementem działania obcych czy innych państw względem jakiegoś państwa, które słabnie. W tym wypadku akurat najlepiej w Europie mamy to zobrazowane na podstawie Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej, która słabła i została rozebrana przez trzech zaborców. To wiemy, to jest konsekwencja. Natomiast istotą rozbiorów była wewnętrzna słabość Rzeczpospolitej, a ta wewnętrzna słabość Rzeczpospolitej była wewnętrzną słabością elit politycznych, z których bardzo wiele było skorumpowanych, bardzo wiele było współpracujących na wiele dekad wcześniej z państwami, które później uczestniczyły w rozbiorach. I no, powiedziałbym tak, że koniec XVIII wieku powinien być dla nas bardzo takim zwierciadłem, w którym się przeglądamy niemal codziennie, bo ono, mówię, ten okres, koniec XVIII wieku, więcej nam powie o nas niż sienkiewiczowski XVII wiek. XVII wiek, którym Sienkiewicz opisał i który my jakby mamy w wewnętrznej kulturze opisany jako taki nasz przez trylogię, on był odbiciem problemów Polski z przełomu XIX i XX wieku, z pewną tęsknotą za wielkością i pewną iluzją. Natomiast dzisiaj dużo prawdziwszym obrazem konstytucji i naszego państwa i nas samych jest obraz państwa XVIII-wiecznego. Najpierw zdewastowanego przez bezrozumne rządy Sasów, uwielbiane przez polską szlachtę, z niesamowicie zniszczonym szkolnictwem przez oddanym jakimś stumanionym jezuitom i PR-om. No, w Polsce w ogóle oświecenia nie było praktycznie. No, no ale to się nie działo, tak? Znaczy i z wielką ferią wolności szlacheckiej, tak? Z zachwytem. Przecież za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj tak. Pasa. Andrzej, wolnościowcy, można powiedzieć, że wolnościowcy to byli. To byli wolnościowcy, tak. To byli wolnościowcy, którzy się na tym przejechali, dlatego że przecież nikt z nich nie chciał rozbiorów. To towarzystwo, które było gdzieś zgromadzone wokół Szczęsnego Potockiego, zwane malkontentami, czyli Potocki, Rzewuski i Branicki, to oni się uważali za superpatriotów i oni próbowali zachować swoje własne przywileje i uczynić gwarantką tych przywilejów Rosję i rządzącą nią Katarzynę, zwaną potem Wielką, Wielką także dlatego, że no, chapnęła tak potężny kraj jak Polska. Nie wiem, czy można porównywać to towarzystwo ze Zjednoczoną Prawicą, chociaż tak słuchając, czy czytając tych teorii, czy wyjaśnień i tak dalej, to jest dość duże podobieństwo. Natomiast ja nie znam gości, nie żyłem wtedy, ale ja im dużo bardziej wierzę niż tym. Dlatego, że u tych po prostu jest zasada, że to, co pięknie zapowiedział Kaczyński, że nikt nie przekona, że białe jest czarne, czarne jest białe, czyli każda rzecz to jest okrągłe, prawda, jak widzimy. Nie wiem, no przeróżne rzeczy, które są odwracane znaczenia i to w ogóle jest jaka zasada. To dzisiaj rano czytałem w wirtualnej Polsce, że to jest ich już takie na maksa przekręcone na ostatnie dni, że po prostu nie było żadnych afer,
nie było wszystko odrzucać. Jeśli były to PO i przy każdą aferę przekręcić na PO i po prostu już, czy to już nie jest gdzieś tam skrywana tajemnica i tak dalej, tylko to jest po prostu już, to już wypłynęło po prostu, że oni właśnie tak mają, że to, że zniszczyli ten kraj, to znaczy, że zbudowali. To, że według wiary katolickiej no, życie takiego Kaczyńskiego, że to jest grzech na grzechu, to właśnie nie, to jest głęboka wiara i głęboki propolski i patriotyczny podejście, chociaż niszczą wszystko, a jest patriotyczne, tak? I tak samo to brzmi właśnie jak z Rzewuskim czy Branickim, że no tak, tak nie, gdzieś pobłądzili dla wolności, dla patriotyzmu poszli tam, nie? Ale jednak no nie sądzę, żeby tamci mówili, że cokolwiek nam powiedzą, to będziemy odbijali, że to oni i że jest inaczej. No, może to mocne słowa moje, ale tak to widzę. No wiesz, no, są jakieś paralele tak naprawdę między tamtym czasem a tym. To znaczy to co powiedziałem, to znaczy jest jakiś regres edukacyjny i dojście do władzy ludzi naprawdę niewykształconych, bo my mamy do czynienia z ludźmi bardzo prymitywnymi, którzy dzisiaj rządzą tym krajem i ich horyzonty umysłowe są bardzo wąskie. To jest jakaś legenda, nieprawdopodobna legenda, że Jarosław Kaczyński jest jakimś intelektualnym guru. To jest w moim przekonaniu ten sprytny gracz. I ten sprytny gracz umie rozgrywać pewne sytuacje i wykorzystuje pewne koniunktury, szczęśliwe okoliczności. Ale no, nie jest to jakiś szczególny mędrzec, którego wykwitami myśli byśmy się zachwycali. I ta formacja zresztą no, cała jest taka, ale tu się nie ma co nad nimi znęcać, bo to nie chodzi o to, żeby to byli ludzie wykształceni. To są po prostu ludzie, którzy mają jakieś wyobrażenie polskości, władzy w Polsce, mieli jakieś wyobrażenie władzy w Polsce, które chcieli zrealizować. Zakładam, że nie przyświecały im szczególnie dobre intencje, ale potem za tym poszły czyny i te czyny coraz bardziej ich utwierdzają w tej złej ścieżce, którą wybrali. To się nie zaczęło teraz, to znaczy to, że pod koniec kampanii wyborczej w 2023 roku, w październiku i wrześniu kłamią na potęgę, nie licząc się z jakimikolwiek realiami, to jest tylko konsekwencja tego, co się stało w 2015 roku, a zaczęło się to, jak przypomnę, od tego, że nie zostali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężeni, pani Szydło nie podpisała, czyż nie opublikowała monitora. To był pierwszy moment, kiedy złamano konstytucję i to, co zaproponował swoim ludziom, nie wiem, czy oni sobie zdawali z tego sprawę, Jarosław Kaczyński, to było, tu użyję metafory, to było coś takiego, jakby jakiś sprytny szef gangu namówił swoich ludzi, żeby wdarli się do banku, oni wszyscy mieli kominiarki, a w trakcie, mieli też słuchawki w uchu i w trakcie tego napadu powiedział im teraz, a teraz zdejmijcie te kominiarki. Oni te kominiarki zdjęli i zostali sfilmowani przez kamery i od tego czasu są właściwie w jego rękach, ponieważ oni nie mają już wyjścia, nie mogą się cofnąć. Ja się trochę boję oczywiście tej całej sytuacji, która będzie miała miejsce po wyborach. Zakładam, że partie opozycyjne będą w stanie utworzyć rząd i jestem pełen obaw, czy PiS nie będzie szykował jakichś rzeczy, które będą, które miałyby uniemożliwić przejęcie władzy na drodze demokratycznej przez partie opozycyjne, ponieważ ludzie, którzy rządzą dzisiaj w Polsce, którzy tworzą wierchuszkę PiSu, mają bardzo wiele rzeczy na sumieniu i to nie tylko są przewiny polityczne, to są też, tak domniemywam, tak, ale tak należy czytać rozliczne afery, o których się dowiadujemy od 8 lat. Być może grożą im konsekwencje prawne,
łącznie z pozbawieniem wolności, jeżeli pewne rzeczy, o które się ich podejrzewa, zostaną stwierdzone i zostanie w trakcie niezależnego działania sądownego uznana ich wina. Ja tego nie przesądzam. I że nie tylko polityczne, ja tylko mówię, że nie tylko polityczne, ale także gospodarcze. Z różnych paragrafów. Wiele tam jest rzeczy tak naprawdę, bo i kopertowe wybory, i elektrownia w Ostrołęce, i wycinanie lasów, no to są, my wszystko to wiemy tak naprawdę, tak? To są rzeczy idące w jakieś straty, idące w miliardy. Mamy potwierdzenia pewnych afer, mniej lub bardziej finansowo dramatycznych. Nie mamy możliwości zweryfikowania tego, dlatego że cały system sądowy został zdewastowany. To była pod przykrywką robienia jakiejś reformy systemu sądowniczego, on został zdewastowany. Został zdewastowany właśnie po to, żeby tym ludziom zapewnić bezkarność. To jest powtórzenie mechanizmu, który miał miejsce na Węgrzech i który zapoczątkował Orban. I Orban jako inteligentny i sprytny taki technokrata o zacięciu dyktatorskim był korepetytorem Kaczyńskiego i jego ludzi i oni po nim przejęli pewne mechanizmy i ci, którzy interesują się polityką, widzą, że mechanizm niszczenia demokracji na Węgrzech jest punkt po punkcie niemalże powtarzany w niszczeniu demokracji w Polsce. Tak oto realizuje się tam zapowiedź Kaczyńskiego, że będziemy mieli w Polsce Budapeszt. To, co mnie bardzo dziwi, to to, że takie zdobywanie kogoś, to właśnie takie socjopatyczne zachowania, nie wiem, jakichś właśnie socjopatów, którzy tam trzymają, więżą jakąś kobietę i tak dalej, no to są, ja trochę będę dobry, trochę będę zły. Zły, 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 trochę będę dobry i tak dalej. Nie? Natomiast u niego tego w ogóle nie ma. U niego jest po prostu zapowiedział, bo to jest niesamowite, że tak jak wszystko jest oparte na kłamstwie, tak jak powiedziałem, na wywrócenie na drugą stronę, to w tej sprawie, że będzie dokończona rewolucja sądowa, ale nie to, że tutaj właśnie, wiesz, w kierunku Unii, tylko właśnie w tym, co miało być, bo nie wyszło do tego, że oświata będzie dla nowej elity, będzie kształciła i tak dalej, i w wszystkich dziedzinach powiedział, że będzie, kurde, źle po prostu. Nie liczcie na to, że będzie dobrze, nie? I zastanawiam się, z jednej strony pierwsza rzecz to jest to, czy on na tym już nie przyjedzie, że po prostu żadnego popuszczania, żeby iść dalej, nie? A drugie, czy po prostu to, że wiesz, że no tak prosto z mostu wszystko wyjaśnił, po prostu, że tutaj będzie po prostu naprawdę tragedia i nie dał jakimś, wiesz, jakiejś myśli się pojawić, że może nie będzie tak strasznie i tak dalej. No czy też to było dla niego korzystne? No, wiesz, ja możemy rozmawiać o tym oczywiście, bo jako scenarzysta, tak, patrzę też na figury polityczne, tak jak na postacie fabularne. Tak, chcę, żebyś tak spojrzał, żebyś powiedział na to. Powieści. I oczywiście no tutaj, gdzie nie trzeba wykazywać pewnych, nie trzeba kłaść pewnych dowodów przestępstw, bo ja takich dostępu do czegoś takiego nie mam i nie mogę o tym mówić, to mogę mówić, że w moim oglądzie większość ludzi, którzy zarządzają dzisiejszym krajem, dzisiejszą Polską, to są ludzie z jakimiś ogromnymi deficytami osobowości, psychologicznymi, z jakimś niedorozwojem społecznym, z ogromnymi kompleksami, resentymentem, niechęcią do ludzi i niektórzy z nich z jakimiś tendencjami socjopatycznymi. Nie mam tu na myśli zjadania wątroby w stylu Hannibala Lectera, ale i którzy kompensują swoje własne nieszczęścia przez władzę, którą mają. Tak? Znaczy to jest tak, że nikt o tym nie mówi, bo nie wiadomo jak to gryźć, ale przecież Jarosław Kaczyński, jak się przyjrzycie całemu jego życiu, to jest człowiek
z głęboko nieudanym życiem, z głęboko nieudanym życiem osobistym, z klęską w życiu i troszkę intelektualnym, dlatego że oczywiście on jest twardym zarządzaczem partią, ale też jak na człowieka, który aspiruje do bycia intelektualistą, nie stworzył ani niczego ciekawego, ani żadnej myśli politycznej nie stworzył. On jest człowiekiem czynu, a to jest zupełnie co innego. Jest to człowiek głęboko nieszczęśliwy z powodów osobistych i nie mam tu na myśli śmierci jego brata, która niewątpliwie jest ogromną tragedią i jego bratowej, ale to, że jego życie jest osobiste, jest nieudane. Nie miał żadnych związków, a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Nie wiemy, jak wyglądało jego życie rodzinne, nie wiemy, jak wyglądało jego życie seksualne. Nie chodzi o to, żeśmy wiedzieli, ale bo każdy ma prawo do prywatności, ale to świadczy o tym, że on jest właściwie skumulowany tylko i wyłącznie na jakiejś abstrakcji, którą jest gra polityczna. On zarządza tą Polską, nie mając żadnego doświadczenia w życiu. Podobnie właściwie można by zanalizować wielu z tych ludzi tak naprawdę, bo jak się popatrzy po prostu na niedojrzałość społeczną, jakąkolwiek pana Andrzeja Dudy, to on jest zastraszająco rozbrajający w tych wszystkich rzeczach. Niestety pełni funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jak się popatrzy na Zbigniewa Ziobrę z tym jego pistoletem ukrytym pod połą marynarki, to widzimy też jakiś rodzaj kompensacji kompleksów. Pan Czarnek, tak, z tą taką twarzą takiego no właśnie warchoła szlacheckiego, chociaż z chłopską twarzą, który gdzieś też właściwie coś naddaje. Tam jest bardzo wielu takich wyrzutków, bym powiedział, tak? Znaczy takich moje córki by powiedziały, że to jest generacja inceli i miałyby rację, tak? To jest grono sfrustrowanych mężczyzn raczej z osobistym życiem, które się im nie powiodło i którzy kompensują sobie te niepowodzenia w zaciskaniu pętli na szyi społeczeństwa i tutaj osiągają pełnię władzy, pełnię spełnienie. Nie chcę, powiem to, uczynię tą różnicę tak naprawdę, nie zestawiam tego w sposób bardzo jednoznaczny, ale jak popatrzy na przywódców, którzy stworzyli Trzecią Rzeszę, to było grono inceli bez wątpienia i to było grono frustratów życiowych bez wątpienia. Jest coś takiego, że tacy ludzie mają ogromną potrzebę kompensacji i niestety my tutaj cierpimy. Mam nadzieję, że będziemy cierpieć wyłącznie do najbliższej niedzieli. Muszę powiedzieć, że bardzo, chociaż straszne jest to, co mówisz, to bardzo ładnie namalowałeś obraz tych dżentelmenów. Jeszcze dodajmy Mateusza Morawieckiego, jakiegoś robota, wiesz, ja po prostu, no, to jest z tego całego towarzystwa, to jest człowiek, że w ogóle dla mnie nie jest, wiesz, jak człowiek, znaczy jest po prostu zaprogramowany jakąś maszyną do mówienia. Kostyczny, wiesz, nie żadnej, wszystko jest taki, jak jakiś żart ma być, to jest taki, wiesz, przypomnę sobie żart i powiem. No, słabo to wygląda. No i zwróćmy uwagę. Przepraszam cię, że ci wejdę w słowo, ale no, widzisz, jak chciałem zbudować tę myśl, to oczywiście przypomniałem sobie oczywiście Mateusza Morawieckiego i w trakcie natychmiast o nim zapomniałem. I to jest jego największa tragedia. To jest człowiek, który choćby nie wiem, co robił, w sekundę zapomina się o jego istnieniu, kiedy tylko się wyłącza. To jest, on rzeczywiście, jak się na niego popatrzy, jak się popatrzyło na tę pseudodebatę, w której on uczestniczył, to jego ruchy, jego taki body language jest językiem człowieka głęboko gdzieś wycofanego, głęboko nieszczęśliwego i naddającego to, co nazwałeś robotyzacją. No jest w tym pewna sztuczność, którą on usiłuje pokryć to,
że właściwie nie wie, kim jest. I my też nie wiemy, kim jest. Nie chodzi mi o to, że w wymiarze politycznym nie wiemy. Nie wiemy w wymiarze ludzkim. Tak? To jest bardzo słaba jednostka. To są w ogóle słabe jednostki. Te słabe jednostki razem zebrane do kupy stają się niebezpieczne, ponieważ najgorzej jest powierzyć władzę słabym. Słabi potrafią zrobić innym piekło, a to piekło potrafią zrobić choćby tylko z tego powodu, żeby się inni nie zorientowali, jak bardzo są słabi. Słabych ludzi w polityce powinno się bardzo unikać. No tak, rzeczywiście, że tak można powiedzieć. Nie znam już aż tak szczegółów życia przywódców Rosji, więc trudno im powiedzieć, albo na Węgrzech, czy tam jest tak samo, czy nie jest. Ale rzeczywiście bez, tak jak powiedziałeś, bez żadnych tutaj chęci skojarzeń, to po prostu można pokazać, tak było w 30 latach w Niemczech i akurat tak się składa, że tak jest w 23 roku w Polsce. Mówisz o incelach, no i to może tłumaczyć, dlaczego w tym gronie przywódczym, w latach, kiedy każda partia chce mieć kobiety wśród liderów, żeby nie było obciachu po prostu, tak, moim zdaniem tak to jest powód prawdziwy, a tutaj nie ma, się szukam, no kto tam najwyżej jest, no Beata Szydło, która jest daleko, i w sumie nie była tutaj traktowana poważnie w tej kampanii, i Elżbieta Witek, no, która jest też nałożoną na jednostkę ludzką po prostu kreacją, no bo tak to chyba można tylko powiedzieć. No więc jest to partia rzeczywiście, kurczę, czy te słowa o mężczyznach nienawidzących kobiet przypadkiem nie są na przykład w kontekście 20 roku, czy nie są po prostu prawdą, no. Znaczy to są pewne indywidualne przypadłości każdego z wymienionych i też niewymienionych mężczyzn i każdy z słuchający naszej rozmowy musi sobie odpowiedzieć, czy się z tym zgadza, czy widzi tak tę rzecz podobnie jak my, czy inaczej. A druga rzecz jest taka, że w Polsce w ogóle nie było w polskiej tradycji, w polskiej kulturze politycznej, czy w kulturze publicznej, właściwie nie było przestrzeni dla aktywnych kobiet. Znaczy one były aktywne, ale w inny sposób. Znaczy Polska ma bardzo wiele aktywnych kobiet, ale one sprzątają bałagan po mężczyznach. To znaczy mężczyźni uczestniczyli w walkach, w powstaniach, a kobiety albo były wdowami, musiały się zajmować majątkami, albo zajmowały się tymi przegranymi naszymi bojowcami, którzy byli inwalidami albo byli ranni. Kobiety pełnią bardzo ważną rolę, ale zawsze trochę pełniły ją z tyłu. I to właściwie taka jest ta polska tradycja, bo polska tradycja jest taka szlachecko-sarmacko-infantylno-patriarchalna. I ten proces odwracania tej sytuacji, czyli wyrównywania relacji między mężczyznami a kobietami, on trwa. On przenosi coraz więcej aktywności na to pole, nazwijmy to kobiece pole, czy też inaczej takie, gdzie kobiety przejmują coraz więcej miejsca, ale on trwa i on do tej pory, trudno mówić o pewnej równości. To nie chodzi chodzi o równość w świadomości. I ta świadomość się przemienia i ona jeszcze będzie się przemieniała wiele lat, może i dekad. Mój ulubiony cytat w tej sprawie z piosenki, i nie chodzi tu o odległość geograficzną, ale odległość właśnie raczej od tej kobiety, czyli ta męska rzecz być daleko, a kobieca wreszcie czekać, nie? Czyli wiernie czekać. Czyli... To napisał przecież geniusz, tak? Czyli Wojciech Młynarski to napisał te słowa, w dobrej wierze, tak? Czy tam nie było, ale to pokazuje bezwiednie, w jaki sposób się myśli o tym. Tak? Dzisiaj już się o tym myśli inaczej, kobiety myślą o tym inaczej, cała ogromna rzesza mężczyzn też myśli o tym inaczej. Ja tylko za każdym razem, kiedy się pojawia taka antynomia kobiety, mężczyźni, to próbuję mówić, że to nie jest, żebyśmy nie ulegali złudzeniu, że to jest wojna płci. To jest wojna cywilizacji. Po jednej stronie stoją kobiety, które oczekują podmiotowości i mężczyźni, którzy je wspierają w tym, tak jak my. I po jednej stronie stoją mężczyźni, którzy oczekują, że ten patriarchalny system będzie trwał, i takie kobiety jak Beata Szydło, czy pani Witek, które, czy Krystyna Pawłowicz, że tak przeklnę nieprzyjemnie, które właściwie wypełniają ten paradygmat patriarchalny
na równi z panem Sasinem, z panem Terleckim, z panem Kaczyńskim i z innymi tymi nieprzyjemnymi panami. No liczę na to, że ta spora liczba kampanii profrekwencyjnych dla kobiet, że no na kilkaset tysięcy co najmniej, znaczy nie co najmniej, tylko chociażby pomoże, tak, że ileś osób płci żeńskiej, które nie szły do wyborów, albo nie wiem, raz były, ale stwierdziły, że i co z tego w ogóle jest nic, no to, że tym razem pójdzie, wiesz, no, naprawdę chcę wierzyć, że będzie z tego jakiś skutek. Znaczy ja nie. Też tak uważam, znaczy też tak uważam, dlatego, że kobiety w przypadku ponownego utrzymania władzy przez PiS no będą dużo bardziej dotkliwie, życie je potraktuje dużo bardziej dotkliwie. To, co widzimy, co robi PiS z prawami reprodukcyjnymi kobiet, no to jest horrendum, tak? To jest cofnięcie się do jakiegoś, no nie chcę powiedzieć do średniowiecza, ale do jakiejś nieprawdopodobnej ciemnoty. Utrzymywanie kobiet jako jakichś zasobów państwowych do rozmnażania, a do rozmnażania po co? Do wytwarzania nowych żołnierzy? Tak, dla kobiety, baby będą rodzić. Nie rozumiem. Tego w ogóle nie rozumiem. To jest, ja się z tym głęboko nie zgadzam. I uważam, że w polityce powinny istnieć poglądy, nie płcie. I uważam, że należy popierać wszystkie formacje w tych wyborach, które za sekundę będą, tak? Za dwa dni. Wszystkie formacje, które realizują jak najlepiej prawa kobiet, bo prawa kobiet nie są prawami kobiet jako takich, to są prawa obywatelskie, obywateli czy obywatelek, które urodziły się jako kobiety. To są prawa obywatelskie. Ja jako mężczyzna bronię praw kobiet, dlatego że to są prawa obywateli, obywateli płci żeńskiej. Tak jak bronię praw gejów, nie dlatego, że są gejami, w tym sensie, że są gejami, tylko dlatego, że są obywatelami, którzy mają prawo realizować swoje życie seksualne tak, jak im podpowiada ich samopoczucie i ich natura. I nikt nie ma prawa w to ingerować. To są prawa obywatelskie. Pamiętajmy, że to jest fatalną rzeczą się stało dla nas to, mówię dla nas w sensie formacji opozycyjnych, że zaczęła zwyciężać taka polityka tożsamości, małych tożsamości. To znaczy, że kobiety to tylko o kobietach, geje o gejach, tam nie wiem, wędkarze o wędkarzach, a PiS wybudował taką populistyczną formację, gdzie nabudował, macha flagami, mówi o ojczyźnie i tam ludzie, którzy mają bardzo różne poglądy, oni się pod tym sztandarem mieszczą, a myśmy jakby sami zrezygnowali z jakiegoś wspólnego sztandaru. Tym wspólnym sztandarem dla nas wszystkich powinna być obrona konstytucji i praw konstytucyjnych, czyli praw obywatelskich każdego człowieka. Ja, nie będąc homoseksualistą, staje w jednym szeregu z homoseksualistami, bo ich prawa są nierespektowane w tym kraju. Dlatego to robię. Nie będąc kobietą, staje razem w jednym szeregu z kobietami, dlatego że ich prawa nie są respektowane przez rządzących i to jest jedyna solidarność obywatelska, jaką właściwie możemy, jakiej mamy, znaczy nie tylko prawo, mamy obowiązek od siebie oczekiwać. Bardzo wiele wątków, już niektóre pewnie nie będę pamiętał do odpowiedzi, ale tak, jedna rzecz to super to, co powiedziałeś o tym, żeby po prostu ta tożsamościowa polityka jest po prostu w pewnym sensie, ona ma być inkluzywna, a jest de facto ekskluzywna. I przykład, dwa dni temu było spotkanie w Łodzi Donalda Tuska z kobietami, na temat kobiet, nie? I jak ja oglądam, dlaczego właściwie tylko kobiety? Wiesz, no przecież to jest, i świetnie powiedziałeś o tych prawach obywatelskich. Kamila Biedrzycka, ona prowadzi taki poranek w Super Expressie na YouTubie, naprawdę świetne programy.
kiedy był jakiś gość, coś tam mówi o prawach kobiet, nam proszę przestać mówić o prawach kobiet. To są po prostu prawa człowieka. To są po prostu prawa człowieka. Ja zadzwoniłem do niej, mówię, Kamila, nie wiem, może to gdzieś ktoś powiedział coś takiego wcześniej, nie? Że zakończmy tak mówić, ale mówmy o tym jak prawa człowieka. Ale ja ci mówię, napisz artykuł do Wyborczy, bo to jest bardzo ważna w ogóle, wiesz, taka zmiana w podejściu tego, nie? Ale co, naprawdę mi się tak po prostu to powiedziało niechcący. No to powiedziało ci to niechcący, ale bardzo dobrze ci powiedziało niechcący. Bo to są, bo tak jakby rzeczywiście byśmy mieli mówić o prawach rudych już, nie? Nie o, wiesz, o prawach, żeby ludzi z włosami, żeby nie było wszy, żeby były szampony i tak dalej, gdzieś tam, nie wiem, na jakimś obozie czy gdzieś tam, tylko by się mówiło o prawach blondynów w tej sprawie, rozumiesz? No to śmieszne po prostu, przecież to dotyczy wszystkich, no, ale w tym tych. I mało tego, jeśli my widzimy, to jest jak szkoła integracyjna. No co, będziemy osobno dawać prawa inwalidom do szkół i tak dalej, i po prostu niech oni się wszyscy tam będą z sobą, a nie między nami, bez sensu. Natomiast... Przepraszam, czy polityka tożsamości, która właściwie miała, jakby tak rozwinęła się kilkadziesiąt lat temu, to były najpierw prawa czarnych w Stanach Zjednoczonych, potem prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych, ona była słuszna. Tak, tak? W czasie. Były, tylko jest tak, że świat się zmienia, tak? I populizm, który też ma formę, powiedziałbym, miewa formę postfaszystowską, to znaczy nie chcę powiedzieć, że to są faszyści sensu stricte, ale postfaszystowską, czyli realizuje pewne założenia faszyzmu w nowej rzeczywistości, to on się realizuje poprzez uwspólnione jakieś wspólne właśnie sztandary i pod tymi sztandarami chroni ludzi, znaczy gromadzi ludzi w dużej grupie i dzięki temu jest sprawczy. I my, demokraci, musimy przywrócić swoją własną sprawczość. A żeby przywrócić swoją własną sprawczość, to musimy rozumieć, że to jest to, co jest, to jest, że stajemy ramię w ramię, bez względu na to, czy jest to ramię kobiece, czy to jest ramię męskie, czy to jest ramię heteroseksualne, czy homoseksualne. Wszystko jedno, stajemy razem w obronie praw tych wszystkich ludzi i wtedy jak będziemy silni razem, to będziemy sprawczy i będziemy mogli się przeciwstawić populizmowi. I ta jeszcze jedna rzecz, którą sobie przypomniałem, to jak, nie wiem, z 15 minut chyba rozmawialiśmy o tych dziwolągach, którzy nami rządzą i chcą rządzić dużo bardziej, to wiesz co, chociaż to było, wiesz, z tym ujęciem, prawda, niemal filmowym i jako takimi, wiesz, bohaterami negatywnymi czy pozytywnymi, ale bohaterami jednak kształtował się pewien taki typ tych ludzi, nie? I później już było takie duszno tej rozmowy i później wprowadziłeś temat kobiet, to było tak, wiesz, jakby powietrze, jakby, wiesz, jakby światło się w tej ciemnicy, nie? Pojawiło, że wiesz, no super jest, że kobiety właściwie no, mogą uratować przed czymś takim, dlatego że one w takie dziwactwo nie wejdą. Wiesz, to jednak umówmy się, że osób typu, osoby przede wszystkim typu Beata Kempa, czy Krystyna Pawłowicz, czy inne, po prostu poleciały na kasę, no taka jest prawda. Albo tak było, zawsze chciały być tak lekko fetyszujące i tak się złożyło, że były pieniądze do wzięcia teraz. Coś mi się nie wydaje, natomiast jeśli chodzi o dżentelmenów, to jest taka możliwość, że zawsze tak chcieli, a przy okazji są pieniądze. No ale to też ten temat zostawmy, bo po prostu pytanie, czy tam frekwencyjne akcje, czyli rozumiem, że miało to sens, ma to sens w tej kampanii. Profrekwencyjne pro kobiety. Tak, to jest niesamowicie ważne, bo no my żyjemy tak troszkę, żyliśmy tak troszkę przez te kilkadziesiąt lat w takiej sytuacji, że tam moja chata z kraja, tak? Ta właściwie polityka mnie nie dotyczy. Tak? Dotyczy, znaczy PiS swoimi działaniami od dewastującymi demokrację i ten porządek społeczny, system społeczny, zaufanie społeczne do instytucji działaniami od 2015 roku pokazał, że polityka dotyczy nawet tych, którzy uważają,
że się nią nie interesują. Tam, żeby to słynne zdanie, to nieważne, czy ty się nie interesujesz polityką. Ważne jest to, czy polityka interesuje się tobą. I Prawo i Sprawiedliwość pokazuje od 8 lat, że polityka interesuje się nami w każdym drobnym przejawie naszego życia. To, że podsłuchiwano nie tylko polityków opozycyjnych, ale podsłuchiwano także sędziów niezgadzających się na dewastację systemu sądowniczego w Polsce, czy prokuratorów, pokazuje, że to właściwie może się zdarzyć też każdemu obywatelowi, dlatego że my żyjemy nie tylko w świecie realnym, ale także w świecie cyfrowym i nasze różne intymności są także zapisane w komunikatorach. Całe nasze życie jest tam zapisane i musimy mieć gwarancję, że żadna władza tego nie zechce wykorzystywać, a nie mamy takiej gwarancji, ponieważ PiS daje nam wprost przeciwnie, daje nam gwarancję, że takie informacje miękkie, wrażliwe obywateli będzie wykorzystywał, o ile ci obywatele nie będą potulni. Więc jeżeli nie chcemy się zamienić w stado baranów, które się boi po prostu cokolwiek powiedzieć, schyla głowę, a chce żyć za to pełną piersią i swobodnie, to musimy nie dopuścić do tego, żeby władza polityczna miała zbyt daleko idące kompetencje i wpływ, tak? Bo to jest prawdziwy problem. No, jaki będzie wynik wstępnie, przekonamy się za 2 dni, mniej więcej o tej porze, tak o tej porze właśnie, dokładnie, nie, o 21, czyli za godzinę. Nie, jeszcze troszeczkę, tak. Nie, ja mówię wstępne, czyli jeśli chodzi o exit pole. Zresztą właśnie, pewnie obserwowałeś sytuację w wyborach na Słowacji, w Słowacji, czyli tak. Że exit pole partię demokratyczną bardzo wysforowały, a potem się okazało, jak zawsze nad ranem, że ta partia prawicowo-populistyczna jest u władzy, ale w ciągu dnia nie zmieniało się to i po prostu, nawet w nocy podali wyniki. Także po prostu zupełnie inne, wiesz, deklaracje dla ankieterów przy wyjściu z komisji, a zupełnie inny wynik. No bo jeśli tak w Polsce też nie było. Exit pole mają to do siebie, że mimo wszystko, oczywiście one są robione niby proporcjonalnie, ale po pierwsze, głosy najłatwiej zliczyć z wielkich miast, a wielkie miasta są raczej miejscem zamieszkania elektoratu. No niby właśnie exit pole to nie, bo to jest, są cały dzień liczone i na koniec, wiesz, już wiadomo, exit pole polegają właśnie na tym, że była proporcjonalność, wiesz, między małymi. Także to nie to, jeśli chodzi o wstępne wyniki samych z komisji, to tak, to są najpierw wielkie miasta, więc najpierw małe, nie, dobra, wszystko mi się pomyliło. Nieważne, nie, że to nieistotne. Chodzi mi tylko o to, boję się po prostu tego, szczerze ci powiem, no boję się, wiem, że powinniśmy wygrać, że dużo bardzo zrobiono i tak dalej, ale nie, w ogóle nie umiem sobie wyobrazić i nie chcę sobie wyobrażać życia, wiesz, w kraju, który wszystko to było na wyciągnięcie ręki i po prostu nam się oddala. NATO, Unia, teraz przecież zmienili szefów wojska bez porozumienia się z NATO. I to zadeklarowane po prostu represje, nękania, po prostu szykany, to nie wiem. No. Ale no, w pewnym momencie, znaczy jest tak, że jest piątek, wybory będą w niedzielę. To nie jest czas na banie się, dlatego że na razie nie ma się czego bać. Znaczy, bać lub nie bać będziemy się w poniedziałek, kiedy będą przychodzić w miarę dodatkowe wyniki. W tej chwili jeszcze wszystko jest w naszych rękach, nogach, bo tam trzeba dojść do tych punktów, w naszych sercach przede wszystkim. To znaczy, czy wierzymy w zwycięstwo, czy nie wierzymy. Ja wierzę w to zwycięstwo. Wydaje mi się, że jesteśmy zdecydowanie bliżej wygranej niż byliśmy w 2019 roku. A nawet bliżej wygranej niż byliśmy w 2020 roku w czasie wyborów prezydenckich, o których zresztą na Marszu Miliona wprost
Donald Tusk powiedział, a przynajmniej zasugerował, że one nie do końca były uczciwe i liczenie nie do końca było uczciwe i że właściwie naszym prezydentem jest Rafał Trzaskowski. Ja tego nie będę rozwijał, bo przecież to jakby wiadomo, że tego nie da się w żaden sposób udowodnić, ani nie, przynajmniej przy obecnej możliwości docieczenia prawdy, czyli żadnej. Natomiast to, co my możemy zrobić, to jest pójść na wybory, zmobilizować jeszcze jakieś osoby, żeby zechciały pójść na wybory, lub też, co bym też rekomendował, zdemobilizować tych, o których podejrzewamy, że chcą głosować na partię zła. Nie, bo na taką partię uważam PiS. Tak? To znaczy jest tak, że może nam się uda przynajmniej zniechęcić niektórych wyborców PiSu poprzez wykazywanie nieustannych afer do tego, żeby po prostu skorzystali ze swojego prawa do nie pójścia na wybory, bo są zbrzydzeni tym. Mają prawo być tym zbrzydzeni, bo to by świadczyło tylko o ich przyzwoitości, o przyzwoitości ludzi, którzy zostali nabrani. Bardzo wiele osób zostało oszukanych przez PiS. Oni teraz mają dużo większy dylemat, ponieważ czują, widzą to, co się dzieje i widzą, że są oszukani. Dlatego trzeba ich raczej wspierać, mówię o elektoracie PiSu, w tym, że krytycyzm dotyczy ludzi, którzy ich oszukali, a nie ich, nie ich samych. I należy wierzyć w to, że w niedzielę wieczorem już exit pole będą korzystne dla formacji demokratycznych, opozycyjnych w tym sensie, że ale demokratycznych, bo to jest dla nas kluczowe, żeby przywrócić jakiś cywilizacyjny ład, który został zniszczony. Ja głęboko w to wierzę. Ja wierzę w to też, że Koalicja Obywatelska jest w stanie i wyprzedzić PiS na samym finiszu, a jeżeli koalicja będzie miała dobry wynik, lewica będzie miała dobry wynik i trzecia droga będzie miała dobry wynik, to nieszczęście, jakim są rządy PiSu, się skończy. Znaczy, trzeba patrzeć na to optymistycznie, to znaczy jakiekolwiek dzisiejsze sondaże, nawet najbardziej, powiedziałbym, sprzyjające PiS-owi, pokazują, że PiS w wyniku wyborczego z 2019 roku nie powtórzy. Nie będzie miał takiej bezwzględnej władzy. Cały czas dziennikarze próbują wykazać i próbują zestawiać, czy jest możliwa koalicja między PiS-em a Konfederacją, bo je wrzuca do jednego wora. Moim zdaniem, nigdy nie rozmawiałem z żadnym z przywódców Konfederacji, jest mi do nich daleko, ale wydaje mi się, jak na nich patrzę, że nie są to ludzie pozbawieni inteligencji i pewnego sprytu politycznego i że nie są na tyle głupi, żeby zdecydować się na koalicję z PiS-em po wyborach, bo po pierwsze ich elektorat nie jest propisowski, tylko antypisowski. Pytanie oczywiście, czy jest bardziej prawicowy, czy też wolnościowy, to już nie ma znaczenia. To nie ważne, bo chodzi o ten... I że doświadczenie poprzednich przystawek PiS-u, czyli tam Ligi Polskich Rodzin, czy Samoobrony, pokazuje, że te formacje zostały rozdeptane, zniszczone przez PiS i że to właściwie spotka każdego, kto wejdzie w koalicję z polityczną, z PiS-em. Przypomnę, jaki los spotkał Andrzeja Lepera. No nieszczęśliwy, tak? Popełnił samobójstwo lub też odwiedził go seryjny samobójca, trudno wnioskować, ale jest to jedna z niewyjaśnionych spraw. No i co? I Bosak z Bentzenem, jakkolwiek nie są bohaterami mojego romansu ani trochę, no to też nie są na tyle głupi, żeby sobie nie zdawać z tego sprawy. Moim zdaniem Konfederacja, idzie w ogóle na wabank, to znaczy ona będzie próbować dokonać przesilenia, to znaczy nie dać skonsumować wyników ani koalicji partii demokratycznych, ani PiS-owi, ponieważ w ich interesie opłacają się kolejne wybory na wiosnę. Mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie konieczna, ale ja tak widzę pewien zamysł polityczny Konfederacji. Cieszę się, że to powiedziałeś,
Dlatego, że to jest właśnie przykład takiego tłumnego, wiesz, myślenia, właściwie troszeczkę bezmózgiego, no umówmy się, że wszystkie zestawienia z tych notowań nowych, wiesz, wyników badań opinii w sprawie wyborów, no samemu PiS nie wystarczy, ale koalicja, jeszcze doda się Konfederacja, jeszcze 10%, no to coś tam i cały czas, po prostu traktujesz tą Konfederację, jakby oni mówili, że chcą iść z nimi w koalicję czy coś, a tak się właśnie składa, że akurat ja rozmawiałem z jednym z przywódców, czyli z Przemkiem Wiplerem, on mówi, że to jest ostatnia rzecz, którą zrobiłem. Przecież to nie ma kompletnie sensu. No jak można, oni chcą przejąć ich rolę, oni chcą być główną partią prawicową w Polsce, znaczy, a nie... To masz rację, to znaczy to jest tak, że jeżeli gdziekolwiek, na czymkolwiek ma szansę urosnąć Konfederacja, to na zwłokach PiS-u, tak? Bo tam jest naturalny rezerwuar elektoratu. Więc dodawanie krwi swojemu głównemu oponentowi tylko po to, a przecież doświadczenie polityczne PiS-u jest niewspółmierne. Ta machina ich zetrze, jak nie w ciągu roku, to w ciągu półtora roku. Oczywiście jest tak, że jeżeli będzie taki pad, nie bardzo będzie wiadomo, kto, jak sformułować rząd, to przecież a nie daj Boże, PiS miałby więcej głosów niż Koalicja Obywatelska, to Andrzej Duda powierzy utworzenie rządu i tam się odbędą nieprawdopodobne harce, próba przeciągnięcia części polityków, nowych posłów, być może no przecież służby nie śpią, tak? To znaczy zbieranie haków na kandydatów, na posłów już dawno istnieje, tak? I te haki być może, jeżeli są mocne, to być może będą używane wobec polityków czy posłów, czy tych polityków, którzy zostaną posłami. Takie rzeczy należy też zakładać. Natomiast jedyną odpowiedzią na to, żeby tak nie było, jest dość jakby nasza wiara w to, że jesteśmy w stanie wygrać i nasza wiara, że możemy popsuć PiS-owi czy ten plan, bo jeżeli zdarzyłoby się, że Koalicja Obywatelska o 1/10 punktu wyprzedzi PiS, to Andrzej Duda, o ile... Znaczy on wielokrotnie zmieniał zdanie, ale zapowiedział, że powierzy utworzenie rządu liderowi tej formacji, która będzie miała najwięcej głosów. Oczywiście no, ja już tyle razy słyszałem jego wypowiedzi, których potem się nie dotrzymywał słowa, że nawet i tego może nie dotrzymać, bo w polskiej i w dobrym obyczaju politycznym istnieje tylko powierzanie funkcji utworzenia rządu liderom zwycięskiego ugrupowania. Nie ma takiego wymogu konstytucyjnego i równie dobrze w tym momencie honorowy można powierzyć stworzenie rządu jednemu posłowi z mniejszości niemieckiej, tak, żeby jednak kombinował, jak to tworzyć, bo nie ma takiego zwyczaju, że się, znaczy zwyczaj jest, ale nie ma takiego obowiązku. Natomiast oczywiście będzie jakiś bałagan. No ja myślę też, że ten bałagan, który cały czas ma miejsce, no to on jednak działa przeciwko PiS-owi. Gdzieś ten szklany sufit PiS-u się kończy. Jest. A jednak ten bałagan w wojsku, który się teraz wydarzył, wiele innych rzeczy. No, miejmy nadzieję, że ten niesłusznie dany Jarosławowi Kaczyńskiemu, jego komilitonom i jego formacji dobry czas wreszcie się skończy. No nie chciałbym, żeby tak było, że wiesz, na ostrzu noża będą wyniki, że muszka mała, która siądzie na szali, może wiesz, przeważyć, kto wygra, ale już tak mówiliśmy o tych takich scenariuszowych fragmentach filmowych, to sytuacja, że w 2023 roku opcja demokratyczna i populistyczna mają tyle samo głosów i będzie miał zaważyć głos posła opcji mniejszości niemieckiej i on powie, że, wiesz, że będzie się zastanawiał tak, a po prostu wiesz, nagrodą za całą paranoję antyniemiecką będzie to, że bierze demokratów, byłoby zabawne.
Słuchaj, no będziemy kończyć powoli. Ja chciałem jeszcze tylko na zakończenie, bo tutaj opisywałeś takim właśnie lekko sfabularyzowanym może sposobem, albo dającym na wyobraźnię przynajmniej liderów partii aktualnie rządzących. Natomiast ciekaw jestem właśnie, jak widzisz zmianę polityków Platformy Obywatelskiej w ciągu ostatnich miesięcy w stosunku do tego, co było przez 8 lat oraz, no może od tego zacznijmy, w ogóle jak oceniłbyś, czy jak widzisz Donalda Tuska i jego metody, jego jakiś zamysł na to wszystko? Dla mnie nie ulega wątpliwości, że Donald Tusk jest jednym z niewielu polskich polityków wagi ciężkiej, z ogromnym doświadczeniem, które zyskał będąc jednym z czołowych polityków europejskich i myślę też z takim doświadczeniem, które zyskał przyglądając się tej mizerii politycznej w Polsce, do której w pewien sposób się przyczynił w 2014 roku i trochę wcześniej, w latach wcześniejszych, nie wykazując się odpowiednią przenikliwością, czyli jakby nie zwracając uwagi, że nie wystarczy opowiadanie o ciepłej wodzie w kranie, że ludzie są żywymi, gorącymi bytami i takie kwestie jak tożsamość, godność, cokolwiek to znaczy. Nawet edukacja, to, telewizja publiczna. Tak, one są dla nich bardzo istotne. To jest bolesna lekcja i dla Platformy Obywatelskiej i wszystkich innych ugrupowań dzisiaj nazywanych przez nas demokratycznymi, bo przecież lewica też przeszła pewną formację, tak, z partii postkomunistycznej. Ja już im tego nie będę wymawiał, bo jednak świat nie, jest... Nie, bo się już nie czuję, tego się nie czuję. No, tak, tego się nie czuję, to przeszła... Nie, ale mówię, że tam została odrobiona lekcja. Tak, całej tej i w lewicy, czy na lewicy, jak to mówi lewica, i w Platformie Obywatelskiej dzisiaj funkcjonującej jako koalicja obywatelska zostały odrobione lekcje, a te lekcje to były bolesne, dotkliwe porażki. I takie poczucie zawodu i pretensji, które mieli do przywódców tych formacji wyborcy. Szczęśliwie Tusk wrócił i ta mizeria Platformy pod wieloletnimi bez rządami pana Schetyny się zakończyła i coś udało mu się pozbierać. I też myślę, że ten program polityczny Platformy bardzo się zmienił, bo Platforma, kiedy jeszcze kilkanaście lat temu była taką partią centrokonserwatywną, no dzisiaj jest partią centrolewicową, tak, to bez dwóch zdań. Socjaliberalną, tak. To bez dwóch zdań. I ona jest, i to centrum jest w Polsce niesamowicie potrzebne, bo ona realizuje, czy też nie wzdryga się przed lewicowym, bardzo lewicowym programem społecznym. Lewicowym nie w sensie, że to chodzi o lewicę Czarzastego, tylko takim, który mówi o prawach kobiet, Platforma zaczęła mówić o prawie do aborcji, zaczęła mówić o wielu rzeczach, zaczęła mówić o związkach partnerskich. To są rzeczy niezwykle istotne i do tej o rozdzieleniu Kościoła od państwa wreszcie bardzo mocnym i silnym głosem. Myślę, że to jest... Ta formacja znalazła swoje właściwe miejsce w przestrzeni, polskiej przestrzeni społeczno-politycznej. Jeżeli uda się jej, a w co naprawdę wierzę, po wyborach stworzyć razem z innymi formacjami demokratycznymi, czyli z Lewicą i z Trzecią Drogą rząd,
to jej popularność, mówię o tych wszystkich trzech formacjach, tak, ale też Platformy, wzrośnie, dlatego że dla ogromnej rzeszy Polaków program Partii Demokratycznej jest kompletnie nieznany, dlatego że oni mają dostęp do propagandy telewizji publicznej, czyli do kłamstw, a te kłamstwa przybierają już formę obsesji, tak? Znaczy takiej chorobowej obsesji. Tam Tusk jest odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki we wszystkich możliwych językach, że tak powiem. I to już straciło jakiś wymiar racjonalności, to jest jakiś wyżyk. I jeżeli to się gdzieś uda zlikwidować, a uczynienie obywatelską telewizji publicznej jest jednym z fundamentów tego, znaczy oczywiście naprawa wszystkiego jest fundamentalna, ale myślę, że bardzo istotne są sprawy świadomościowe, a tu mamy do czynienia z informacją, z edukacją i z kulturą. To są fundamenty naprawy. Bez wzmocnienia tychże nie uda się zmienić świadomości Polaków, tej świadomości, która została jakoś zainfekowana jak jakimś dziwnym grzybem z katastroficznego serialu. Została zainfekowana nieprawdą, świadomość ogromnej rzeszy Polaków, i trzeba po prostu znaleźć na to odtrutka. Tą odtrutką jest prawda, a żeby tę prawdę przekazywać, trzeba mieć instrumenty, a żeby mieć instrumenty, trzeba odbić telewizję, trzeba zbudować nową politykę kulturalną, która pokaże, że mogą istnieć nowe wartości, a prawdziwe wartości, a nie jakieś takie dęte, które są atrapą II Rzeczpospolitej na koniku i wymachującej szabelką. I trzeba wreszcie zmienić i sprawdzić reformę systemu edukacyjnego, bo to jest zgroza, to co się zdarzyło pod rządami PiS-u, a już zwłaszcza pod kierownictwem pana Czarka, to jest horrendum i za to on się powinien smażyć w piekle. Amen. Wraz z tymi, którzy na taki pomysł jako żart, przecież to był pomysł, żart z naszej strony, wymyślił. Edukacja, informacja, kultura, tak powiedziałeś, tak? Tak, znaczy to jest całość, tak? Bo oczywiście gospodarkę trzeba poprawiać. Właśnie, to jest nadbudowa, Ale one są, dla mnie to jest fundament tego, żeby inne zmiany się powiodły, bo my musimy tym nieszczęsnym ludziom, którzy zostali całkowicie, znaczy to jest tak, że żeby było jasne, PiS mnie w sferze świadomości nie zrobił żadnej krzywdy, tobie też nie, wielu z Państwa, którzy podzielają nasze poglądy, też nie. On naprawdę ukrzywdził ludzi, którzy uwierzyli, że za PiS-em stoją jakieś wartości, on im te wartości odwrócił, on ich jak w jakiejś sekcie, tak? On ich właściwie zmanipulował i jest czymś nieludzkim utrzymywanie ich w tym stanie oczadzenia. To znaczy nie chodzi o to, żeby na nich krzyczeć, żeby ich wysyłać do jakiegoś, karać za to, tak? Oni nie są niczemu winni. Oni po prostu w dobrej wierze uwierzyli w coś, co się okazało nieprawdą i teraz trzeba im to po kolei metodycznie opowiadać, gdzie zostali oszukani, bez większego, bez potępienia. No nie, oczywiście, bo to już zupełnie tym ludziom biednym się będzie to tak, kolejny cios. Oni są ofiarami, tak? Także to są prawdziwymi ofiarami, dużo większymi ofiarami PiS-u niż ci, którzy oczywiście cierpią, bo pewnych rzeczy PiS nie pozwala robić, tak? Mnie zablokował dostęp do robienia filmów pozakomercyjnych i różnych innych rzeczy. Dobrze, chciałem, mam, tak? Nie skarżę się, ale jestem absolutnie jakby wolny w sensie zaczadzenia. Natomiast jest wiele osób, które uwierzyły i zostały oszukane. To oni, im trzeba dużo bardziej pomóc.
Już wołany jestem, że powinienem podać kolację, jak widać. Andrzej, bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę. Ja również dziękuję. Super, super rozmowa i super fajne takie myśli, kurczę, nowe nam z tego powstawały. To jest Pikuś, to był Andrzej Saramonowicz, a to był Paweł Sito. Sito pyta w każdy piątek o 19. Dziękuję również Izie, która nas realizowała, oraz sponsorowi Małpiakowi Małpolowi. Do zobaczenia. A, no i powiedzmy to wyraźnie. Zwyciężymy, niedzielę idziemy, bierzemy pod pachę kogoś, kto nie wie, czy idzie, bo polityka mnie nie interesuje. Głosujemy, wiemy na kogo i wierzymy w to, że wygramy. Zgadza się? Tak, to jest, problem, jeszcze tylko powiem, to jest najtańsza i najprostsza droga na zwycięstwo. Tak? Znaczy, tak. Widzimy po różnych krajach, gdzie zostały pewne rzeczy zaniedbane, jak ciężko się odbywa zwycięstwo i jaką daninę się płaci za to, żeby wygrać. My takiej daniny nie musimy płacić. My musimy wylać, jedyne co musimy wylać, to odrobinkę atramentu na kartę. Ach, skoro już tak, skoro tak mówimy ładnie, to ja powiem, że najtańszą i najprostszą drogą do zwycięstwa jest droga do obwodowej komisji wyborczej numer. Otóż to. Dobrze, dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Państwa. Do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia. Reset obywatelski.